Pierwszy dzień wagowych mistrzostw świata WKO. Niesamowite pojedynki, przegenialny duch walki karate Kyokushin i niesamowita atmosfera na hali Legion w Kielcach. Zobaczcie, jak było. Mistrzostwa świata w Kielcach. Co to znaczy dla Polski, dla polskiego świata karate? Przede wszystkim to, że możemy gościć znamienitych gości z całego świata, że Polska jest na ustach całego świata. W tym momencie Kielce są stolicą światowego karate. Bez wątpienia przyznanie polskiej organizacji winduje nasz kraj, naszą organizację do grona najlepszych organizatorów, którzy mogą się poszczycić organizacją tak imprezy tak wysokiej rangi. Mamy znakomitych zawodników, najwyższych oficjeli, w związku z tym promocja, przede wszystkim promocja i jeszcze raz promocja na każdym etapie od poziomu sportowego zawodników, jak również możliwości organizacyjnych Polski jako organizatora tak, imprezy tak wysokiej rangi. Jesteśmy na sali rozgrzewek. Tutaj rozgrzewają się wszyscy zawodnicy, którzy za chwileczkę będą startować. Najlepsi zawodnicy na świecie. A pośród nich 13 Polaków i to właśnie zaraz do nich spróbujemy sobie podejść i zapytać, jak czułem się przed startem. Myślę, że dam siebie wszystko, 30%, także powinno być dobrze. Jak trwały u Ciebie przygotowania? Standardowo myślę, od tak sierpnia lecimy bardzo mocno, chwilę odpoczywaliśmy teraz, także mam nadzieję, że za parę godzin forma wyszczeli po prostu z całą mocą. Masz jakieś rytuały przed startem, które robisz? Mocna rozgrzewka, przepalenie, a potem już tylko fokusowanie się na walce. Staram się unikać jakichś tam, wiesz, bardzo rozbudowanych rytuałów, bo zawsze jest szansa, że ci ktoś ten rytuał po prostu zaburzy, tak? I potem będziesz się bardziej zastanawiał, co ja mam zrobić, że nie obkręciłem czegoś 3 razy w lewo albo w prawo. Także nie, przepalenie i potem już tylko skupienie na walce. Jak oceniasz sobie przygotowanie swojej zawodniczki? Jak zawsze bardzo dobrze. Monika, można spokojnie powiedzieć, przepracowała 100-150% swojej normy. Tu się nigdy nie boję. To jest zawsze wielka praca. Monika jest ogromnym pracusiem. Mam nadzieję, że tylko dobrze się poukłada w głowie, no i pokaże to, co powinna pokazać. To jest jedyny element, który jest bardzo dla mnie ważny.
zawodniczka na Mistrzostwach Świata. Co mówi się takiemu zawodnikowi przed startem? Jak przygotowuje się tego zawodnika już dzisiaj, w dniu zawodów? Co mu się, jak się go prowadzi? A myślę, że to jest tak jak przed każdym innym startem. Generalnie to najważniejsze, żeby cieszył się swoim pobytem tutaj. Oczywiście to jest wielka ranga. Ważne jest, żeby nie dopuścił do myśli: o matko, wielka sala, Japończycy przyjechali, co ja teraz tu biedna będę robić. Musi wyjść pewna, zdecydowana, spokojna. Jak ja to zawsze wszystkim zawodnikom powtarzam, spokój na głowie, wariat na rękach, nogach. To jest podstawa. Super, życzymy powodzenia Monice i trzymam kciuki. Os. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? It's sick, but I'm lacking a placement. Thoughts as I rap in the basement, but my come up is legend, it's greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. Jesteśmy mniej więcej w połowie pierwszego dnia. Co możemy powiedzieć odnośnie walk, które toczyły się teraz? Na razie Monika Zielińska do przodu wygrała pierwszą walkę. Marek Wolny, świetny Hizagiri Jodan, przepięknie pokonał Japończyka. Piękna walka Igora Lamota, który niestety przegrał walkę, ale w maksymalnym wymiarze czasu przepięknie pokazał ducha walki i tutaj naprawdę było co oglądać. Oprócz tego Natalia Chrzanowska do przodu, jedną walkę. Marta Lubos, jedna walka wygrana, ale niestety musiała w kolejnej rundzie ulec Japonce. Patrzymy, co się dzieje dalej. Naprawdę emocjonujące pojedynki. Naprawdę najwyższy światowy poziom walk. Z przyjemnością się to ogląda. Polscy kibice naprawdę dopisują. Jest świetna atmosfera. Wielkie owacje, jeśli ktoś wygra. Wielki doping, jeśli walczą Polacy. Więc nic, tylko delektować się tym świętem karate w Kielcach. Jesteśmy już po kilku walkach zawodników. Został Maciej Mazur i Monika Zielińska z waszego klubu. Jak się Jan ocenia dotychczasowe starty swoich zawodników? No, znaczy, cieszę się, że dysponują dosyć dobrą formą. Przed chwilą walczył Marek Ozeniak. Według mnie zasłużył na remis bez wątpienia. Z najlepszym japońskim zawodnikiem w tej kategorii. Bardzo dobrze walczył, nawet miał kilka takich momentów. Oczywiście wzrokowo można coś dyskutować, ale lewy cios tam bardzo, bardzo dobrze jakby porządkował Japończyka. Więc generalnie żałuję, że nie dano szansy Markowi, bo uważam, że na tym poziomie dogrywka to jest minimum. No i to wszystko, co mogę powiedzieć. No. Zawody są na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj naprawdę zawodników, którzy wiedzieli, po co przyjechali. No, uważam, że nawet w najlepszych czasach świetności nie było tak wysokiego poziomu średniego. Owszem, byli zawodnicy topowi lepsi, ale poziom średni jest po prostu no, niebotycznie wysoki. Jak to jest być reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Polsce? Wiesz co, starałam się o tym nie myśleć. Starałam się podchodzić do tego, jak ja mówiłam o tym już w wywiadach, że starałam się myśleć jak o normalnym starcie. I tyle. Chciałam wygrać pierwszą walkę, bardzo chciałam wygrać pierwszą walkę. No potoczyło się troszeczkę inaczej, ale to emocje, dałam z siebie wszystko, emocje były ogromne, natomiast starałam się to wszystko tonować, uciszać. Natalia, pierwszy raz na Mistrzostwach Świata w zasadzie, tak? Więc jakie to w ogóle uczucie jeszcze z takim niskim stażem, powiedzmy, wiekowym i zawodniczym? Jak to jest? To prawda, zgadza się. To były pierwsze moje Mistrzostwa Świata. Emocje były ogromne, naprawdę. Super było to, że mieliśmy tylu kibiców. Bardzo to odczuwałam na macie, słyszałam wszystko, co się działo dookoła. Także emocje, jeszcze do tej pory mnie wszystko trzyma. Agata w totalnej opozycji, chyba najbardziej doświadczona zawodniczka. Czy wyjście na Mistrzostwa Świata po raz któryś to już jest raczej rutyna? Czy targają to takie same emocje, jak wychodziłaś na Mistrzostwa Świata za pierwszym razem?
Nie ma tutaj rutyny. Każdy zawody to jest osobny start, zupełnie coś nowego. Ja nie myślę, że o, już miałam tyle startów, ile... Nie, po prostu robię co mogę, jestem tu i teraz, wychodzę, daję z siebie wszystko i tak to też wyglądało tym razem. Dzień pierwszy dobiegł końca. Jeśli chodzi o naszych zawodników, to mamy 4 osoby startujące w jutrzejszym dniu. Jest to Monika Zielińska, która tym samym kwalifikuje się do strefy medalowej, więc na pewno medal Mistrzostw Świata jest już na jej koncie. Oprócz tego Daniel Sternik, Marek Wolny i Maciek Mazur, którzy stoczą swoje pojedynki, począwszy od fazy ćwierćfinałowej dnia jutrzejszego. Co możemy powiedzieć o turnieju dzisiaj? Było niesamowicie dużo przegenialnych walk, przepiękna rywalizacja sportowa na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Pod kątem organizacyjnym było bardzo mało przerw, nie było w zasadzie żadnej dużej przerwy, która zatrzymywałaby całe zawody, więc wszystko przebiegało bardzo sprawnie, jest w miarę wcześnie. My kończymy ten pierwszy dzień i czekamy na to, co będzie się działo jutro, bo jutro na pewno będzie się działo wiele i będzie spektakularnie. Dziękujemy za dzisiaj i sprawdźcie kolejne odcinki. Os!